Kwiecień ogłaszamy miesiącem studenckim. Zaczynamy w pierwszym tygodniu kwietnia od niesamowitej propozycji dla Was, którą skierowała Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Kto z Was marzy o tym, żeby uzupełnić teorię, którą otrzymujemy na studiach, praktyką? Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej przygotowała kolejną odsłonę konkursu stażowego. 4-7 kwietnia jest to tydzień naborów. Musicie sobie przygotować do tego czasu wszystkie możliwe informacje o Waszej aktywności studenckiej, Waszych wynikach w nauce, Waszych pracach i publikacjach naukowych. To wszystko zebrać w jeden plik, przynieść do fundacji, a później odbyć z nimi poważną rozmowę. Będą Was pytać o to, co chcecie osiągnąć, wygrywając konkretny staż. Staży będzie trochę do wyboru. O wszystkich możliwych firmach, w których możecie odbyć staże, dowiecie się ze strony internetowej fundacji albo z naszego Facebooka. Słuchajcie, bardzo warto spędzić te wakacje przynajmniej przez miesiąc w Warszawie, w Gdańsku albo w Krakowie na wspaniałym stażu, który zapewnia nam nasza ukochana fundacja. Co ważne, konkurs stażowy jest skierowany do wszystkich studentów Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej i jest to nagroda, jak widzicie, za Wasze osiągnięcia. A kwiecień, oprócz tego, że poświęcony jest stażom, poświęcony jest również dyskusjom. Koło naukowe GAP ogłasza Wiosnę z kołem. Wiosna z kołem zaczyna się 3 kwietnia od klubu dyskusyjnego o godzinie 18:30 w Pasażu Bielaka. Będziemy dyskutować o polskim sektorze zdrowia, czyli temacie wszystkim nam bliskim. Mamy nadzieję, że będziecie w tym uczestniczyć, ponieważ stali bywalcy tacy jak profesor Klik, dr Marek Benio już zapowiedzieli, że będą z nami obecni, tak jak zawsze. A co ważne, to, że co edycję przybywa naszych prowadzących, więc Was też nie może tam zabraknąć. Kolejne wydarzenie Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej to Liga Debat Oksfordzkich. Większość eliminacji, a później półfinał, odbywają się w kwietniu. 6 kwietnia zaczynamy z eliminacjami. 11:20 Koło Naukowe GAP kontra Koło Naukowe Kontrolingu i Finansów. O 13:05 z kolei Koło Naukowe Urbanistyki, czyli drugie nasze koło wydziałowe, o którym czasem też mówimy w telewizji GAP, kontra Stowarzyszenie Młodych Nieekonomicznych Niezależnych Studentów. Wszystko odbywa się w Starej Auli. W Starej Auli też zobaczymy się 12 kwietnia, czyli prawie tydzień później, na drugim etapie eliminacji o tych samych godzinach 11:20 i 13:05. I koniec końców, z tych dwóch eliminacji wybierzecie Wy, bo to publiczność głosuje w ramach Ligi Debat Oksfordzkich, nad drużynami, które wejdą do półfinału. Dwie półfinałowe debaty to 26 kwietnia, również Stara Aula, godzina 11:20 i 13:05. Słuchajcie, serdecznie Was zapraszamy. To jest naprawdę bardzo ważne, żebyście raz wspomogli swoje drużyny, na pewno znacie członków Koła Naukowego GAB albo Koła Naukowego Urbanistyki, bo jesteśmy jednym wydziałem, a dwa, żeby faktycznie dowiedzieć się czegoś więcej na tematy związane z ludźmi młodymi. Dlatego, że tezy tegorocznych debat, dwóch pierwszych eliminacji to: ta izba twierdzi, że ograniczenie liczby miejsc na studiach humanistycznych zlikwiduje nierównowagę pomiędzy ilością absolwentów a poziomem zapotrzebowania na ich pracę, a druga teza eliminacyjna, ta izba twierdzi, że należy ograniczyć możliwość bezpłatnego studiowania kosztem zwiększenia finansowania szkolnictwa zawodowego. Słuchajcie, to chyba tematy, które dotyczą nas wszystkich, więc to naprawdę bardzo ważne, żebyście byli z nami i kibicowali swoim drużynom i zdecydowali, kto przejdzie do półfinału. W kwietniu też nie opuszczamy sprawy dobrego rządzenia. Tematy jeszcze nie są znane, śledźcie strefę GAP, będziemy Wam podawać, kiedy spotkacie się z naprawdę świetnymi specjalistami w sprawie zarządzania publicznego, ale obiecujemy, że będziemy ściągać coraz lepsze nazwiska, zresztą kto był na dobrym rządzeniu, ten wie, że jest to świetne uzupełnienie programu naszych studiów dla całego Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej. Na pewno będą te środy, na pewno to będzie godzina 11 i na pewno to będzie Stara Aula. Będziemy Wam podawać terminy i będziemy Wam podawać tematy. Czekajcie na informacje na Facebooku od Strefy GAP. Koniec końców dochodzimy do tego miejsca, na które chyba każdy z nas czeka.
19-21 maja, sympozjum GAP, o tym wszyscy już wiemy, ale nie wiecie o tym, że sympozjum jest sympozjum wydziałowym. Oczywiście na sympozjum jadą najbardziej zasłużeni dla wydziału studenci. Jedzie koło naukowe, jadą piłkarze, jadą osoby, które napisały do gazety sympozjalnej albo na konkurs sympozjalny. Jeżeli nie zrobiliście tego na tegoroczną edycję, to koniecznie zachęcamy Was do zaangażowania się przed styczniowym sympozjum. Ale to nie koniec możliwości. Możecie pojechać na sympozjum w maju też poprzez Waszą aktywność na zajęciach. Wasi wykładowcy mają też przeznaczone miejsca, żeby Was wysłać w ramach nagrody za Wasze wyniki w nauce na sympozjum majowe, więc pouśmiechajcie się w kwietniu, przypomnijcie się o tym, że zrobiliście coś dobrego dla Waszego kierunku studiów, dla Waszych katedr albo dla całego wydziału, Waszym prowadzącym i jest możliwe, że to właśnie oni zapewnią Wam miejsce na sympozjum. Dawno nic nie mówiliśmy o Agencji Artystycznej GAP. Otóż agencja żyje i ma się bardzo dobrze, a to w jaki sposób, co produkuje, jeżeli Wam troszeczkę zabrakło kultury, wejdźcie na ich stronę internetową i zobaczcie, co można kupić poprzez sklep internetowy Agencji Artystycznej GAP. Jest tam część produkcji, które mogliście widzieć na uczelni w ramach promocji albo na różnego rodzaju wydarzeniach GAP-u. Polecamy serdecznie ich płyty i ich wydawnictwa. Kultura na Wydziale GAP jest bardzo ważna. Chciałam Was też zachęcić do tego, żebyście zaglądali częściej na Rakowicką 16 i tutaj do naszej galerii gapowskiej, w której to zaczęły się pojawiać nowe pozycje obrazów. Słuchajcie, to co robimy tutaj w tej przestrzeni jest skierowane szczególnie do Was, żeby Wam po prostu było milej studiować. Chcielibyśmy, żeby to miłe studiowanie przenosiło się też do mediów społecznościowych, dlatego po raz kolejny i do znudzenia przypominamy Wam o wszystkich możliwych kanałach naszej aktywności facebookowej, instagramowej, snapchatowej i na YouTubie. Chcemy być z Wami w kontakcie, do tego dążymy, więc proszę Was, dołączcie do nas i twórzmy razem ten wielki, nasz wspaniały GAP.